Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam na obiektywne ocenianie. W tym odcinku przyjrzymy się autobusowi Mercedes-Benz O520 CITO. Bardzo fajny model, no i postaram się go obiektywnie ocenić. Po kolei, pierwsza kwestia, wygląd. No, wygląd jest dla mnie naprawdę rewelacyjny i bardzo dobra robota autora. Piękne tutaj detale, zaokrąglenia w różnych miejscach, te płyty, podziały różne, po prostu siatka modelu, podwozie, bardzo fajnie wykonany. We wnętrzu tutaj to wygląda tak. Warto zwrócić uwagę na takie tutaj detale. Pojawiły się pierwsze ślady rdzy, także nie jest to do końca nowy pojazd, nowo kupiony, jednak już jakiś czas tam jest on eksploatowany. Dalej to wygląda w ten sposób. No i kwintesencja tego modelu, wygląd stanowiska kierowcy, naprawdę mnie, jak i pewnie wielu z Was, zachwycił. Pięknie, pięknie to wygląda. Kolejna kwestia, funkcjonalność tego pojazdu. I zaczniemy od zewnątrz. Na początku gwiazda Mercedesa, ją możemy schować bądź też pokazać, no ale czym był Mercedes bez tej gwiazdy? No i właściwie tutaj po tej stronie tyle. Mamy tutaj jeszcze przycisk taki. Ten przycisk działa, może Wam go zaprezentuję. Po włączeniu hamulca przystankowego się on zapala i po jego wciśnięciu otwieramy drzwi bądź drugi raz naciskamy i zamykamy. Wyłączamy hamulec przystankowy i on już nam przestaje działać. Następnie mamy tutaj jako taką ciekawostkę dla mnie, bo to są tak naprawdę gadżety w grze OMSI, moim zdaniem. Otwierane te pokrywy tutaj, które skrywają zdjęcia silnika. Taka ciekawostka. I uwaga, aż jedna uchylana szyba. Więcej szyb tutaj takich nie uświadczymy. No i stanowisko kierowcy, tutaj szyba jest opuszczana, podnoszona. Co do szyber dachów, ich nie możemy otworzyć z tego miejsca. Następnie funkcjonalność na pokładzie autobusu. Tutaj warto zwrócić uwagę, jak już byłem przed chwilką przy szyberdachach, zwróćcie uwagę na to, że tych szyberdachów z wnętrza w ogóle nie widać. Tak jakby jest to zrobione w ten sposób, że podsufitka jest jakby maskująca i zakrywa te szyberdachy, ale przypuszczam, że jest dziurkowana i przepuszcza powietrze w przypadku otwarcia szyberdachu. No i dalsza funkcjonalność. Przystanek na żądanie. Oczywiście. Teraz mamy wagon halt. Tutaj się zapala, jak włączymy elektrykę. Platforma dla wózków, jak widzicie. I w przypadku takim jak teraz, czyli włączona elektryka, nie możemy jej otworzyć w żaden sposób, po prostu nie przełożymy jej przez zamknięte drzwi. Tutaj mamy siedzenia. Siedzenia nie są w żaden sposób odchylane. Są one na stałe w takiej właśnie pozycji. No i właściwie z funkcjonalności tutaj na pokładzie to by było na tyle. I stanowisko kierowcy. No tutaj funkcjonalność bardzo rozbudowana. Jako ciekawostka tworzę drzwi i pokażę Wam tutaj ten cień.
Właściwie nie jest to cień, ale jakby odcisk, może odbicie lustrzane tej tutaj części drzwi. No, taka ciekawostka. Roletki, które możemy opuścić bardzo, bardzo nisko. Zobaczcie. Wiele autobusów powinno mieć taką możliwość, a wielu tego brakuje. No i tak, tutaj mamy kluczyk, elektryka włączona. Może jeszcze raz. Te kontrolki gasną nam po chwili. O, dokładnie tak. No i ta szyba właśnie tutaj, jest to taka jakby innowacja, przesuwana góra-dół. Dalej, po lewej stronie, ten panel jest bardzo ważny, ponieważ tutaj zabrakło niestety przypisania funkcji. Chociażby ten przycisk mógłby działać właśnie, powinien działać, jak przesuwanie elektryczne szyby góra-dół. Powiedzmy, w ten sposób przesuwamy szybę w drugą stronę, gdyby ten przycisk działał w trzy strony, podnoszenie, a na środku pozostawienie w obecnym miejscu tej szyby. Tutaj mamy przycisk, którymi właśnie otwieramy szyby w dachy, jak widzicie teraz. A tutaj mamy przycisk do nagrzewnic, który no, też podobnie działa, ale niestety nie możemy włączyć tych nagrzewnic. Jeżeli macie przypisany skrót ustawienia klawiatury grzejniki włącz-wyłącz, no to będzie to Wam działać w ten sposób. Jak słychać właśnie w tle, grzejniki pracują albo nie pracują. Zabrakło mi tej funkcji tutaj. Troszeczkę na łatwiznę poszedł autor. Tutaj mamy oczywiście normalny nadłuch i któryś z tych przycisków, prawdopodobnie pierwszy, działa jako webasty, czyli ogrzewanie postojowe, nagrzewanie silnika. Przejdźmy teraz jeszcze tutaj do tej części głównej naszego pulpitu. Mamy tutaj różne funkcje przełączane za pomocą tych przycisków. Quiet, wychodzimy. System. Czy jakieś błędy są, info, jest konkretny taki ekran pokazany. No także tutaj wszystko działa tak jak należy. No i ostatnia kwestia, czyli udźwiękowienie. Może na początku przyjrzę się dźwiękom drzwi. Tutaj jest sygnał po zamykaniu, przy zamykaniu tych drzwi. I zwróćcie uwagę na błąd, który się tutaj pojawia przy drugich drzwiach, kiedy są otwarte, zapala się światło nad stanowiskiem kierowcy, czego nie powinno mieć miejsca. No i następnie klaksonik, te wycieraczki tutaj. Akurat nad tym pomyślano, jest stosowne opóźnienie i nie nachodzą one na siebie. No i praca silnika. Ten silnik może brzmi dziwnie, ale zapewniam Wam, że jest bardzo zbliżony do realnego. Przejrzałem kilka linków, obejrzałem filmy i rzeczywiście on tak dziwnie brzmi. Po prostu tutaj nie ma przełączanych biegów po kolei, tylko tak jakby Wam powiedzieć najprościej. Włączamy D i jakbyśmy ruszyli z jedynki, tak pojedziemy z tej jedynki do maksymalnej prędkości 75 na godzinę. Tak samo oczywiście wstecz. Po prostu pozycja neutralna, bieg w przód i bieg w tył. Bez żadnych przełączanych biegów.
tutaj tak to brzmi. No, realnie ten silnik brzmi, aczkolwiek jeżeli miałbym osobiście tym pojazdem jeździć, pracować, no to ten silnik by mnie, ten dźwięk strasznie denerwował. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, gdzie jest informacja, jaka jest temperatura, to wystarczy kliknąć sobie przycisk info. Temperatura w środku 15, na zewnątrz 16,2. Tak to wygląda. Tu teraz mam te szyberdachy otwarte, ale troszeczkę się tam zawsze nagrzeje. Pierwszy błąd już zauważyłem, wymieniłem. Drugim błędem, i to są takie mniejsze błędy, które potraktuję jako 0,5 punkta. 0,5 punkta za właśnie to światło, światło nad głową kierowcy przy otwarciu drugich drzwi. Drugim błędem jest złe umieszczenie tych świateł. Na początku przy pracach nad autobusem w tych miejscach, tutaj gdzie teraz widzicie, były kierunkowskazy. No, tu były światła przeciwmgielne, zostały teraz przeniesione kierunkowskazy, tak jak to powinno być, ale niestety światła mijania powinny się znajdować w tych miejscach tutaj. Ten problem został zgłoszony już po wydaniu pojazdu, po jego premierze, a na zdjęciach właśnie można się w internecie doszukać. Światła mijania to te miejsca wewnętrzne, natomiast światła drogowe to te lampy na zewnątrz. Tutaj jest niestety na odwrót. Czyli te dwa błędy, już jeden punkt został odjęty, pozostaje 9 do podziału. No i drugim minusem, no niestety uważam, że ten minus jest większy jak dla mnie, który trochę odchodzi od realności pojazdu, czyli te funkcje, o których tutaj wspomniałem. Elektryczne opuszczanie, podnoszenie szyby, tej szyby, którą tutaj widzicie, tego zabrakło, a można było to zrobić. No i włączenie nagrzewki za pomocą tego przycisku, nie ma tego, musimy sobie tylko radzić za pomocą skrótu na klawiaturze. Szkoda, bardzo, bardzo szkoda, że tego zabrakło. No i cóż, dochodzimy do końca. Zapewne już wiecie jakaś ocena. Wiele z was pewnie spodziewało się maksymalnej oceny. Niestety tak nie może być. Autor trochę odszedł od realności pojazdu i na parę rzeczy machnął ręką. Takie mam wrażenie. Osobiście. Trzy minusy, jak słyszeliście. Jeden taki duży minus za cały jeden punkt. Dwa mniejsze za 0,5 punkta. Dlatego ocena końcowa 8 w skali 10-punktowej. Mam nadzieję, że było warto obejrzeć. Komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.